Duma Stolicy z trenerem Markiem Końko, nadal pracującym w Polonii Warszawa. Panie trenerze, widzimy się po kilku sparingach Polonii Warszawa. Jak pan ocenia swoich podopiecznych? Bardzo dokładnie się im przyglądam na każdym sparingu. Sparingi mamy nagrywane, analizujemy je dokładnie z drużyną. Gramy w różnych zestawieniach. Służy to temu, by jak najlepiej, żebym jak najlepiej poznał zespół i dokonał właściwych wyborów przed zbliżającą się rundą. Jeśli jesteśmy już przy wyborach, do tej pory udało się panu pozyskać trzech. Mamy Zapaśnika, mamy Bochenka i mamy Tomasa. Kilka słów na ich temat. Są to zawodnicy, którzy w mojej ocenie podniosą jakość zespołu. Wszyscy zawodnicy z przeszłością co najmniej drugoligową. Zapaśnik jeszcze Ekstraklasa, pierwsza liga. Z tego co kojarzę, to Bochenek również w Arce w pierwszej lidze jakiś czas temu grał. Niksiński, zawodnik mający polonijne korzenie, grał w roczniku 9-4. Skąd poszedł do Pruszkowa, wraca tutaj. Mam nadzieję, że wszyscy trzej, jestem przekonany, że wszyscy trzej mają coś do udowodnienia, chcą grać, są żądni sukcesów, to jeszcze młodzi zawodnicy, przed którymi być może jeszcze ciekawa przyszłość. Zapytałem o trzech, trenerów wystrzelił z czwartym, więc... Ach, bo Tomas miał być, a nie Niksiński. No tak, no. Tomas, no... Też będzie grał? Kamil Tomas, też z Nicz Pruszków. Też z drugoligową przeszłością, prowadzony przeze mnie w reprezentacji Mazowsza, podobnie jak Bochenek, pojawiał się wówczas na konsultacjach. Niksiński w reprezentacji Mazowsza 9-4, także generalnie zawodnicy, których znam, do których mam zaufanie co do ich umiejętności, jestem przekonany, że będą sporym wzmocnieniem dla tej drużyny. Czyli mamy czterech, to jeszcze może piątego dorzucimy do tego tak już w zestawie. Będzie Michał Gwiazda, jeden krok w zasadzie dzieli go, żeby podpisać kontrakt z klubem. Czyli poszukujemy długopisu. Bardzo duży kontrakt, bardzo duży potencjał. Czy poszukujemy długopisu? Piórem podpisujemy te kontrakty, co po niektórzy być może będą podpisywali krwią. Matko. A trener podpisał czym? Ja? Flamastrem. O kurczę, no to ostro. Przy okazji trenera Dziewickiego pojawiły się takie zarzuty, że na testy przyjeżdżają piłkarze, którzy są już zakontraktowani. Jest to prawda, czy trener ma jakieś możliwości takie, żeby jednak móc wybierać tych piłkarzy, coś ma do gadania w tej kwestii, czy nie bardzo? U mnie przyjeżdżają tylko piłkarze, których chcę obejrzeć. Ale jeszcze bez zobaczyć, kontraktu? Zobaczyć jak, może mają kontrakty, ale w innych klubach. Mhm. Na pewno nie mają podpisanego kontraktu z Polonii. Jestem jedyną osobą po konsultacji ze sztabem szkoleniowym moim, z którym współpracujemy, do którego mam pełne zaufanie. Konsultujemy każdą decyzję personalną zawodnika, jeżeli my chcemy, wówczas ja informuję przełożonych, że należy rozpocząć negocjacje kontraktowe z zawodnikiem, bo ja jestem zainteresowany pozyskaniem człowieka. A jakimi trener kryteriami kierował się przy doborze tych zawodników, akurat których w tej chwili pozyskaliśmy? Podstawowe kryterium to jest jakość, umiejętności piłkarskie. Bardzo istotne są dla mnie cechy charakterologiczne takiego zawodnika. Kolejnym kryterium to jest dostępność dla nas, bo wiadomo, że na nie wszystkich zawodników będzie nas stać. Bardzo istotne w tym względzie jest dostępność na rynku, czyli przede wszystkim bierzemy zawodników wolnych lub tych, którym skończyły się kontrakty lub mają możliwość rozwiązania kontraktu. Wiadomo, że kwoty odstępnych czasami są horrendalne dla klubów trzecioligowych. Trzecie kryterium, jeżeli jest, to wspaniale, jeżeli nie ma, trudno,
Jest również kryterium, że zawodnicy, którzy mieli wcześniej jakiś kontakt z klubem na Polonii, czy byli w młodej ekstraklasie, czy wcześniej już grywali w zespołach młodzieżowych Polonii, wówczas tacy zawodnicy też są bardzo mile widziani. Ale jeżeli zawodnik spośród tych trzech kryteriów spełnia co najmniej dwa, to już jesteśmy nim poważnie zainteresowani. Trener wspomniał o młodzieży, naszej zdolnej młodzieży, którą obiecał wprowadzać. W tym krótkim okresie chłopaki z rocznika 95 i ci z 96 z Centralnej Ligi Juniorów pojawiali się na treningach, na sparingach. Czy któryś z nich zrobił do tej pory na trenerze jakieś większe wrażenie, który najbardziej się spodobał? I czy oni mają szansę w rundzie wiosennej na grę? Tu jeszcze dodam, że 9-7 i 9-8 również chłopcy grają w sparingach i uczestniczą w treningach. Na razie największe wrażenie zrobił na mnie w zasadzie dwójka Płacheta Urbański z rocznika 9-8. Płacheta w tej chwili ma kontuzję, doznał w sparingu juniorów urazu, ale już wraca do treningu, więc liczę, że będzie u nas niedługo już na zajęciach. Bartek Urbański regularnie już z nami trenuje i gra w sparingach, chociażby wczoraj bardzo duże wyzwanie przed nim, bo zagrał z pierwszoligowcami, także jak dla takiego młodego chłopaka to na pewno był uniwersytet w tej chwili. Ale jeśli mogę trenerowi przerwać, bo też jak rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem, to jednak chłopak ma już doświadczenie ekstraklasowe. Tak, no ma doświadczenie ekstraklasowe, ale jak pokazuje to wczorajszy sparing, 20 minut w ekstraklasie, jeszcze za mało, żeby grać jak równy z równym z pierwszoligowcami. Na pewno Bartek jest bardzo uzdolnionym zawodnikiem. Myślę, że to jeden ze skarbów w tej chwili naszego klubu, który trzeba odpowiednio prowadzić i wprowadzać w odpowiednich momentach do poważnej piłki po prostu. Podczas wczorajszego sparingu kibice narzekali na bramki, które padały tam. Czy w związku z tym coś tam będzie się działo w kwestii doboru golkipera, czy będziemy jednak opierać się na Michale Brodnickim? Przybywał u nas bramkarz z bardzo ciekawą przeszłością, a co ważniejsze na chwilę obecną po obserwacji, po naprawdę znakomitych umiejętnościach, przynajmniej z tej chwili z bramkarzy, którzy byli dotychczas u nas, zdecydowanie w mojej ocenie i trenera bramkarzy, trenera Głoszewskiego, najlepszy Przemek Kazimierczak. Myślę, że po sobotnim sparingu będziemy podejmować decyzję co do jego przyszłości. To pora zapytać, czy Polonia Warszawa jest stać na byłego zawodnika Boltonu Wanderers? Skoro stać było na byłego zawodnika Queen's Park Rangers, to czemu nie stać na zawodnika Boltonu? Myślę, że kwestia dobrej woli, chęci i przede wszystkim przedstawienia Przemkowi wizji na przyszłość, jaka tutaj ma być, jaka ta drużyna ma się stworzyć i gdzie ten zespół ma zmierzać w przyszłym roku. Testujecie jeszcze jednego zawodnika, środkowego pomocnika. Po tym jak osierocili nas Adrian Gęzda i Rafał Kosiec, ta pozycja będzie na pewno do wzmocnienia. Czy ma Pan już jakieś pomysły i czy chłopak z Górnika Zabrze tutaj będzie rozwiązaniem? Nie. Nie będzie. Nie będzie rozwiązaniem, już wyjechał do domu. Czyli będzie ratował kopalnię. Nie wiem, jakie ma plany na przyszłość. Wspominał coś, że jednak chce grać w piłkę. Rozumiem. W ostatnim sparingu Bzury Chodaków, która powoli się chyba szykuje do awansu, zagrała trójka polonistów, których miał Pan jeszcze do niedawna na swoich zajęciach, mianowicie Gerard Boroń, Krzysiek Możdżonek i Igor Sapała. Wiedziało się, że ta trójka pukała do składu pierwszej drużyny. Co się stało i dlaczego najprawdopodobniej wylądują na wypożyczeniu? Bardzo dokładnie przyglądałem się tym zawodnikom, grali w sparingach. Są to bardzo ciekawi chłopcy, mówię w tej chwili o dwójce Sapała Boruń, bo w zasadzie co do nich decyzja już zapadła. Jeżeli chodzi o Krzyśka Możdżonka, różne rozważamy możliwości dla niego w tej chwili.
również z pozostaniem u nas przy drużynie seniorów. Jeżeli chodzi o Igora Sapałę i Gerarda Borunia, uznałem, że najkorzystniejsze dla tych zawodników w ich wieku jest regularne granie, na co nie mogliby liczyć pozostając w Polonii, przez wzgląd na dość silną rywalizację w zespole i przez wzgląd na to, że planujemy pozyskać, no nie ma co ukrywać, że w tej chwili priorytetem jest dla nas środkowy pomocnik po odejściu Rafała Kośca, zawodnika, który będzie naszą ostoją w środku pola, rozgrywającym playmakerem. I szczególnie jeżeli tyczy się to Gerarda, on wracając po kontuzji, żeby się odbudować, żeby nabrać znowu pewności, potrzebuje regularnej gry, co myślę piętro niżej będzie mu zdecydowanie łatwiej, bo umiejętności obydwaj mają bardzo interesujące. Jestem bardzo nimi zainteresowany od przyszłej rundy, od czerwca. Z Bzurą Chodaków jesteśmy na tyle blisko, że regularnie monitorujemy występy chłopaków. Wiemy, jak się prezentują, jest możliwość również wymiany poglądów z trenerem Bzury, trenerem Wilkiem. Myślę, że to jest dla nich dobre miejsce do dalszego rozwoju. Będą walczyć o awans, czyli też będą grali o jakąś stawkę. Dodatkowo są młodzieżowcami i na dzień dzisiejszy uważam, że wzmocnią zespół Bzury w sposób znaczący. Po odejściu Adriana Ligęzy, taka myśl naszła mnie, żeby sprawdzić, kto został. Tak właściwie z tych naszych polonistów. I na chwilę obecną od początku czwartoligowej Polonii został tylko Marcin Kruczyk. Nie był to, że tak powiem, taki charyzmatyczny zawodnik. Kto w tej chwili kieruje się na takiego lidera, na takiego przywódcę tego zespołu i kto to pociągnie na boisku? Na boisku? Ja myślę, że lidera powinien wykreować sezon, rozgrywki, mecze poszczególne. Tak, chwilę trzeba poczekać. Teraz trener mówi teraz. Kontynuujemy. A chłop, także szybko się schował od razu. To dobrze. Tak jak powiedziałem, lidera kreuje sytuacja, zdarzenie na boisku. Często niekorzystne. Taki zawodnik potrafi jednym zagraniem pociągnąć drużynę, podnieść ją, wprowadzić na znowu zwycięskie tory. Na chwilę obecną ciężko mi stwierdzić jednoznacznie, kto jest liderem, kto będzie brał odpowiedzialność w 100% na siebie. Myślę, że w tej chwili to się rozkłada na wielu zawodników, którzy mają spore umiejętności, by rozstrzygać wynik spotkania. Ja jestem też zwolennikiem, żeby liderem był zawodnik, który aktualnie jest przy piłce, w związku z czym on podejmuje decyzje, wybiera. On w tym momencie jest rozgrywającym, w związku z czym wszystko zależy od niego. A czy mamy już kapitana na rundę wiosenną? Lada moment, jak zamkniemy kadrę lub będziemy bardzo blisko do zamknięcia, dokonamy takich wyborów, jak to mam w zwyczaju. Drużyna sama spośród siebie decyduje, kto ma być ich przedstawicielem. Lada moment, to się powinno wyjaśnić. Na razie w sparingach widzimy, że stara się pan ustawiać zespół w ustawieniach 4-5-1 i 4-4-2. O ile oczywiście przekazy relacji tekstowych są dokładne. Z Legionowią graliśmy 4-3-3 przez moment. No to jest takie ukryte 4-5-1, przynajmniej tak Franciszek Smuda twierdził kiedyś. No, no ale jakim ustawieniem możemy... To są trzy ustawienia, z których ja korzystam. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. W zależności od przeciwnika, w zależności od naszych możliwości kadrowych na dany mecz, bo wiadomo, że kartki, kontuzje, różne sytuacje losowe się zdarzają, będzie dobierane optymalne zestawienie pierwszej jej jedenastki, żeby wykorzystać wszystkie atuty tej drużyny. Jako człowiek, który zna Mazowsze piłkarskie, na pewno będzie pan w stanie troszeczkę pomóc kibicom,
którzy zapytali, jak ocenia trener rywali z miejsc 5-17. 5-17? No bo targówka już nie liczymy, bo się już skończył. To znaczy pod jakim względem oceniam? Sportowo-organizacyjnym? No chyba raczej sportowo. Myślę, że wszystkie te zespoły są absolutnie w naszym zasięgu. Idealnie by było, gdybyśmy na każdym z tych zespołów zdobyli punkt. Jest to jak najbardziej w naszym zasięgu i w zasięgu tej drużyny. Czyli drugie pytanie kibiców już pewnie też trenera nie wystraszy, czy uratujemy się przed spadkiem? No w tym celu tutaj się pojawiłem, żeby wypełnić to bezwzględne minimum i rozpocząć proces wznoszenia tego zespołu na wyższy poziom grania. Na razie. Na razie. Czyli będzie dobrze, tak? Musi być dobrze. Chłopaki trenują. Trener będzie taki nieprzekonany. Chłopaki trenują z pełnym przekonaniem, zaangażowaniem. Czasem te treningi są mocniejsze, w związku z czym widać to w sparingach, które traktowane są jako jednostki treningowe w dużej mierze. W związku z czym często te obciążenia jeszcze w tym okresie się nakładają, ale zespół zaczyna funkcjonować według mojego pomysłu. Tak jak oglądamy z chłopakami, już bramki, które zdobywają z akcji, które ćwiczymy na treningach, co jest bardzo istotne, że przekłada się to już na nasze granie. Musimy zdecydowanie bardziej popracować nad zachowaniami defensywnymi. Ten zespół będzie już przypominał to, co mam w głowie. Z naszej strony to wszystko. Trener teraz może kilka słów od siebie powiedzieć, oczywiście standardowo. Po ostatnim wywiadzie zostałem zmuszony do założenia Facebooka, także można wchodzić już na stronę facebookową i tam robić te takie, jak się coś fajnego pojawi. To jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała przy okazji tych naszych rozmów już poza kamerą. Bo trener obiecał jeszcze, że w następnym wywiadzie powie, ile razy udało mu się Legię zlać, żeby przekonać kibiców, że będzie dobrze. Będąc trenerem startu od Fock półtora roku, trzykrotnie graliśmy z rezerwami Legii Warszawa. Bilans, muszę pomyśleć. Bilans bramkowy dla startu od Fock 7-4. Bilans punktowy 9, 3 zwycięstwa, 0 remisów, 0 porażek. No chyba nie jest. Czyli możemy zakończyć optymistycznie, że derby są nasze w tym sezonie. Każdy zespół jest inny. Tam chłopaki przekonali się w pełni do mojej wizji. Grali to, co zakładamy, to przynosiło wymierne efekty. Tutaj jak zespół, jestem przekonany, że również będzie funkcjonował na zbliżonych zasadach i będziemy punktować. Mam nadzieję, że z każdym, nie tylko z Legią. Z racji tego, że trenerowi przerwałem, to możemy wrócić do Facebooka. Jeszcze? No chyba tak, no. Uczę się w tej chwili go obsługiwać. Nie bardzo mam czas, bo każdą wolną chwilę poświęcam na kompletowanie najlepszego z możliwych zespołów, jaki można i stać, żeby stworzyć tutaj na Konwiktorskiej. Ale po nocach siedzę i się uczę, także dużo lajków poproszę. Dziękujemy ślicznie. Robi, życzymy powodzenia. No, dziękuję.